kochani moi, wiecie dobrze o tym, że objawienia Matki Bożej w Fatimie są objawieniami apokaliptycznymi. Apokalipsa znaczy objawienie. I apokalipsa dla nas chrześcijan jest księgą nadziei. Jest umocnieniem w tym, że historia tej planety i losy tego świata są całkowicie w rękach Boga. Że wojna o tą planetę została wygrana 2000 lat temu przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa na krzyżu i w mocy Jego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i zesłania Ducha Świętego, my, którzy jesteśmy obrazem stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, którzy jesteśmy przetransformowani w dzieci Boże, synów i córki Króla Wszechświata, mamy pod kierunkiem naszego Króla i pod dowództwem naszej Królowej doprowadzić do triumfu niepokalanego serca Maryi i całkowitego zwycięstwa Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To jest nasze powołanie. I wielkim przywilejem jest żyć w czasach, w których Księga Apokalipsy wypełnia się na naszych oczach, gdzie proroctwa zapieczętowane przez 2000 lat Bóg odpieczętowuje dosłownie na naszych oczach. Fatima. Jakie jest przesłanie Fatimy? Dlaczego Bóg wysyła swoją matkę do Fatimy, aby przekazała trójce małych dzieci jedne z najbardziej poważnych przesłań, jakie Kościół otrzymał w całej swojej historii? Chcę już zaznaczyć tutaj na początku, że obracamy się w kontekście wydarzeń prorockich. Nie ustalamy żadnych dat związanych z bardzo konkretnymi wydarzeniami, bo tu nie o to chodzi. Bóg ma swój czas. I w dynamice Bożej ekonomii zbawienia to wszystko czasami jest bardzo płynne. Natomiast chodzi o to, żeby zobaczyć znaki czasu, które są bardzo, bardzo konkretne. Jeśli Matka Boża w Fatimie, objawiając się w 1917 roku, zapowiada, że to są objawienia apokaliptyczne, to musimy mieć świadomość tego, że historia związana z objawieniami Matki Bożej w Fatimie jest też bardzo konkretnym kluczem do rozszyfrowania sekretu fatimskiego. Nie wiem, czy macie, kochani, świadomość tego, że Fatima to jest jedyne miasteczko na całym świecie o tej nazwie. Nie ma w żadnym innym miejscu na świecie miasteczka, wioski o nazwie Fatima. Fatima jest imieniem umiłowanej córki Mahometa. Ale bardzo ciekawe jest zrozumienie, w jaki sposób powstało to miasteczko Fatima w Portugalii. Otóż w średniowieczu, kiedy trwały walki muzułmańsko-chrześcijańskie, muzułmanie napadli na Europę i chcieli zislamizować Europę, wojska chrześcijańskie stawiły bardzo konkretny opór i na Półwyspie Iberyjskim trwała potężna wojna, w wyniku której chrześcijańskie wojska wyparły muzułmanów z Europy, ale doszło do bardzo niezwykłego wydarzenia. Otóż córka jednego z generałów, z dowódców muzułmańskich o imieniu Fatima zakochała się w chrześcijańskim księciu i postanowiła nie wracać z ojcem na swojej ojczyzny, ale postanowiła zostać i nawróciła się na chrześcijaństwo, poślubiła księcia i książę na cześć swojej żony wybudował przepiękny zamek i nazwał ten zamek i to wszystko, co powstało wokół zamku, imieniem Fatima. I Matka Boża wybiera to miejsce na objawienia apokaliptyczne z taką historią powstania tego miejsca. To jest dla nas coś bardzo, bardzo ważnego. Kochani moi, objawienia Matki Bożej w Fatimie nastąpiły w roku 1917. Wiecie, że jednym z kluczowych punktów tajemnic fatimskich, o których
które Matka Boża poprosiła, jest poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. 1917 rok to rok powstania rewolucji październikowej. To rok powstania komunizmu, systemu totalitarnego, który zniewoli pół świata w swoim czasie. Systemu totalitarnemu, który ewoluuje, jak kameleon zmienia swoją postać, cały czas będąc nieprawdopodobnie groźny. 1917 rok to również rok, w którym burmistrz Rzymu, mason, organizuje wielką paradę wszystkich buntowników i przeciwników Kościoła katolickiego, którzy maszerują przez Rzym, przez plac świętego Piotra, wznosząc okrzyki i przysięgając zniszczenie Kościoła katolickiego. Świadkiem tego marszu jest niejaki Maksymilian Maria Kolbe, młody zakonnik, który widząc to wszystko, postanawia całkowicie poświęcić Matce Bożej nowy ruch, który nazwie Rycerstwo Niepokalanej. 1917 rok i ta parada na placu świętego Piotra, ten marsz w Rzymie pod przewodnictwem masona, burmistrza Rzymu, była na cześć 200-lecia powstania masonerii. Organizacji, która pod pozorem charytatywnej działalności jest ukrytą, zdemonizowaną, w pełni wyszkoloną, mającą nieprawdopodobne wpływy na świecie, organizacją, której celem i zadaniem jest zniszczenie chrześcijaństwa, szczególnie Kościoła katolickiego. Przed masonerią ostrzegali po kolei papieże przez kilkaset lat, mówiąc, że jest najgroźniejszym wrogiem Kościoła. I wiecie dobrze, kochani moi, że zbliżamy się do stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie, do roku 2017. I to jest rok, według mnie, który będzie rokiem przełomowym i rokiem wstrząsu w świecie widzialnym i niewidzialnym, na całym świecie. Dlatego, że na rok 2017 nie tylko cały świat chrześcijański szykuje się, by świętować stulecie Fatimy, która tak naprawdę jest nieustannym pragnieniem, aby triumf Niepokalanego Serca Matki Bożej już urzeczywistnił się na tej planecie. Ale rok 2017 to również wielkie przygotowania masonerii światowej, która będzie obchodzić 300-lecie swojej działalności z pragnieniem utworzenia nowego porządku świata, nowej jednej religii, która zgromadzi wszystkie religie w jedną wielką religię Antychrysta, z jednym wielkim światowym rządem, ekonomią, polityką. Zadaniem masonerii jest stworzenie raju na ziemi, ale bez Boga. Ze zniszczeniem wszelkiego śladu chrześcijaństwa. A więc oni się też szykują. Szykują się też Żydzi. Dlatego, że będą świętować dwie wielkie daty dla siebie. 70-lecie odzyskania swojej państwowości. Rok 1947 powstaje państwo Izrael po prawie 2000 lat nieistnienia. Dla Żydów liczba 70 jest liczbą świętą. 70 lat później mamy rok 2017, a więc będą świętować utworzenie państwa Izrael. Z tym wielkim pragnieniem, aby powstała trzecia świątynia jerozolimska na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Nie może powstać, ponieważ jest tam meczet Omara, muzułmański meczet, i muzułmanie sprzeciwiają się temu. Odwieczni wrogowie Żydów. Odwieczna wojna. Ale to też będzie czas świętowania 50-lecia przez Żydów odzyskania Jerozolimy w wojnie sześciodniowej.
Rok 1967. Jubileusz 50-lecia. Kolejna święta data dla Żydów. Ale nie tylko to. Również cały świat protestancki szykuje się do wielkiego świętowania 500. rocznicy powstania protestantyzmu. Jako w ich mniemaniu jedynej triumfującej, prawdziwej religii chrześcijańskiej, która gdzieś tam w skrajnych poglądach nawet twierdzi, że katolicyzm jest synagogą szatana. Ale to też dla nas Polaków szczególna data. Dlatego, że będziemy świętować jako cały naród 300-lecie koronacji Matki Bożej z obrazu jasnogórskiego. Cały komunizm z Rosją na czele będzie chciał świętować 100-lecie rewolucji październikowej. Zdumiewające jest to, że to wszystko kumuluje się w tym jednym roku 2017. Zdumiewające jest to, że Pismo Święte przypomina każdemu z nas, że jednym z wielu znaków, które będą poprzedzać przyjście Jezusa Chrystusa na tę planetę, na ten świat, to znaki, które będą działy się na Słońcu, Księżycu i gwiazdach. Przecież mędrcy ze wschodu, oni z mapy nieba odczytali pierwsze przyjście Mesjasza i podążyli za gwiazdą, gwiazdą nazwaną Betlejemską, aby odnaleźć Mesjasza, bo ta gwiazda go zapowiadała. Czy nie jest zdumiewające, drodzy, że święty Jan w swojej Apokalipsie mówi o tym, że wielki znak ukaże się na niebie w czasach ostatecznych. Oto niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod stopami i wieńcem z gwiazd 12. A jest brzemienna i krzyczy, woła z bólu rodzenia. I niezwykle zaskakujące jest to, że dokładnie 23 września 2017 roku w Gwiazdozbiorze Panny konstelacja gwiazd ułoży się w zupełnie zdumiewający sposób. Otóż niewiasta będzie prześwietlona przez słońce, księżyc będzie pod stopami niewiasty, a nad niewiastą będzie 12 gwiazd. Jeden jedyny dzień w historii, w której planety i gwiazdy tak się ułożą. 23 września to wspomnienie świętego ojca Pio, które będziemy obchodzić na całym świecie. Tego świętego, który między innymi napisał 2 prywatne listy do Ojca Świętego na temat 3 dni ciemności. Mógłbym jeszcze więcej wyliczać zdumiewających zbieżności, które naprawdę nie są przypadkowe. Wiecie, zdumiewające jest też to, że królewska planeta Jowisz, zwana mesjańską, w tym układzie gwiazd, o których mówiłem wcześniej, przejdzie przez łono niewiasty. I ta królewska planeta Jowisz będzie w łonie niewiasty 41 tygodni. To czas ciąży, 9 miesięcy. Od poczęcia do urodzin. A niewiasta jest brzemienna. I woła, cierpi burę rodzenia. Bo ty i ja czasami dosłownie robimy wszystko, żeby wyrwać się z jej łona i wejść w kompromis z diabłem. Robimy wszystko, żeby nasze chrześcijaństwo było jedną wielką farsą. Paciorek do Bozi, pójść w gościnę w niedzielę do kościółka, mięska nie zjeść w piątek, ale nasze życie niczym nie różni się od życia niewierzących. Tak samo jak oni grzeszymy, tak samo jak oni, dla nas najważniejsza jest kasa, tak samo jak dla nich najważniejsze dla nas jest życie lekkie, łatwe, beztroskie i przyjemne.
niczym nie różnimy się od nich. I Maryja dzisiaj płacze. Płacze w ikonach i obrazach na całym świecie. Płacze do tego stopnia, że jej łzy stają się krwawe. Pomyśl, jak bardzo musi kogoś boleć, że płyną z jej oczu krwawe łzy. Jak bardzo musi boleć jej serce, że z jej oczu płyną krwawe łzy. Bo ty i ja nie odpowiadamy na pragnienie i tęsknotę Boga i zaproszenie do intymności z Nim ponad wszystko i ponad wszystkich. Wiecie, czasami nawet demony poświadczają w czasie egzorcyzmu, kiedy są zmuszone przez Boga, aby wypowiedzieć pewne prawdy, które z jednej strony są oczywiste, a z drugiej strony zawsze zdumiewają swoją wyrazistością. Kiedyś demon powiedział w czasie egzorcyzmu: jej serce jest naszym bólem, mówi o niepokalanym sercu Maryi. Im bardziej przewialiśmy jej serce, tym bardziej było żywe. Im bardziej je miażdżyliśmy, tym bardziej ona miażdżyła nas. Im bardziej ona cierpiała, tym bardziej my cierpieliśmy. My chcieliśmy się cieszyć, a ona zabijała nas swoim płaczem. Jej łzy są ogniem, który nas zabija. Ludzie, mówi demon, pomogli mi wbić w jej serce miliony cierni. Wy pomogliście mi wbić te wszystkie ciernie. Wy mi pomogliście. Ale im więcej cierni, tym ona ma więcej mocy. Im więcej krwi, tym ma więcej władzy. Im więcej bólu, tym więcej chwały. Wasze grzechy przekształciły się w chwałę, ponieważ tyle samo dusz poświęciło się, aby je odkupić. Okupić. Każda dusza, która się jej poświęciła, sprawia, że wychodzi jeden cierń z jej serca. A każdy wychodzący cierń z jej serca powoduje słup ognia w naszym mózgu. My ich bijemy, my ich uderzamy, my ich palimy, my ich rozszarpujemy, a oni padają na kolana do modlitwy. Ta tortura nigdy się nie skończy. Ta tortura nigdy się nie skończy. Jest ich zbyt wiele. Jest ich zbyt wiele. Ilu bezrozumnych głupców oddaje się jej i nie czeka na nic innego, jak tylko by umrzeć dla niej i dla jej syna. I cała masa przekleństw. Kochani moi, jest tak ważne, abyśmy zrozumieli, że toczy się potężna wojna o to, żeby odebrać Tobie Maryję z Twojego życia duchowego. Odebrać Tobie Maryję z Twojego serca. Odebrać Tobie tą, która ma pełną moc nad miażdżeniem dzieł szatana w Twoim życiu. Musisz to zrozumieć. Pamiętam kiedyś, jak jeden z egzorcystów pisał, kiedy demon powiedział mu w czasie egzorcyzmu: zabiorę Ci wszystkie obsesyjne, dręczące Ciebie nieczystości w myślach, w różnych pragnieniach, w różnych tęsknotach, którymi Ciebie nieustannie atakuje. Ale proszę Cię tylko jedno, przestań o niej mówić. Zobaczcie, jak demonowi bardzo zależy, żeby nie mówić o Maryi. Dlatego jest ona często nieznana. A jak jest nieznana, to trudno ją pokochać. Jest odległa, jest dystansowana do nas. Pamiętam też swoje doświadczenie jeszcze sprzed mojego nawrócenia, kiedy Matka Boża wydawała mi się tą wielką królową, ale tak bardzo zdystansowaną, gdzieś na chmurce, gdzieś w jakichś królestwach niebieskich, na tronie z berłem, z dzieciątkiem w ręku, która przygląda się historii płynącej na tym świecie, na tej planecie, ale jest tak odległa, tak eteryczna, tak wzniosła, tak majestatyczna i tak daleko ode mnie, że praktycznie nie ma wpływu na to, co dzieje się w moim sercu, w moich przeżyciach, w moich emocjach. Jest, ale jest bardzo daleko. Jak bardzo się wtedy myliłem.
Kiedy zacząłem ją poznawać, ale wpierw przez doświadczenie swojego własnego życia, swojego serca, swojego przeżycia bardzo osobistego z nią, zobaczyłem, jak ona jest niesłychanie blisko. Jak bardzo też jest zwyczajna w tym wszystkim, co my czasami na siłę chcemy uczynić nadzwyczajnego w niej. Ona jest tak bardzo zwyczajna w naszym zwyczajnym życiu. Dosłownie czasami można powiedzieć tak, że ona chce na chwilę zdjąć koronę ze swojej głowy, odłożyć berło i po prostu przebrać się nawet w to ubranie, które dzisiaj noszą dzisiejsze kobiety, dzisiejsze dziewczyny. Wejść do Twojego życia. Razem z Tobą pracować w pracy, razem z Tobą jechać do pracy, na zakupy, do domu, razem z Tobą sprzątać mieszkanie, razem z Tobą przygotowywać obiad, razem z Tobą iść wszędzie i do wszystkich, nie wyróżniając się, będąc w ukryciu, bo to jest jej charakterystyczna cecha. Ona nie przychodzi jako królowa pełna majestatu w ten sposób, że teraz poraża swoją wielkością wszystko i wszystkich. Poraża demona, ale nie poraża Ciebie, ponieważ ona kocha ukrycie, ona kocha pokorę. Ona powiedzie, że ona jest cała uczyniona z pokory. Dlatego pamiętam ostatnia refleksja moja, kiedy spotkaliśmy jedną z wizjonerek, która widzi Matkę Bożą codziennie, i zapytaliśmy ją, co jest takiego charakterystycznego, kiedy przychodzi do Ciebie Maryja. Co Ciebie najbardziej zaskakuje? To powiedziała, najbardziej zaskakuje mnie jej pokora. No dobrze, ale na czym ta pokora polega? I ona powiedziała coś niesamowitego. Powiedziała tak, że ta pokora polega na tym, że kiedy ona przychodzi do mnie, to ja mam wrażenie, że ja jestem królową wszechświata, a ona jest mną. Jest tak pokorna i tak oczarowana tym, że ja chcę z nią rozmawiać, że ja chcę ją zaprosić do swojego życia, że ja chcę się z nią modlić do Boga. Wyobrażacie sobie to? Jej pokora, która miażdży demona. Zbliżamy się naprawdę do przełomowych wydarzeń na całym świecie. Tak na tej planecie, jak i w życiu Kościoła. I tak jak było za dni Noego, kiedy pytają Jezusa, kiedy to się dziać zacznie, jakie znaki poprzedzać będą Twoje przyjście? A Jezus mówi, będzie jak za dni Noego. Będą jedli, pili, bawili się, żenili i przyjdzie koniec w sposób tak zaskakujący, że nikt się nie będzie tego spodziewał. Jeden tylko człowiek, Noe, przejął się tym wezwaniem i zaczął budować arkę. Pomyślcie, jak wyglądał w oczach wszystkich tych, którzy się bawili, imprezowali i śmiali się z jego przepowiedni. Buduje potężny okręt, potężną arkę, a tutaj ani kropli deszczu. Wspaniała pogoda, słoneczko świeci, ludzie na plaży się opalają. Jest bardzo sympatycznie i miło. Co ten facet robi? Tylko zakłóca nam spokój. Fajnego życia, przyjemnego, lekkiego, beztroskiego. Co on robi? Do czego nawołuje? To jakiś głupiec. Trzeba go zamknąć w zakładzie psychiatrycznym. Ale tylko Noe uratował się. I wszyscy ci, którzy uwierzyli mu i weszli do arki. Maryja jest naszą arką. Niepokalane serce Maryi jest domem, jest arką, do którego ona zaprasza każdego z nas, abyśmy uratowali się przed potopem, który zagraża tej planecie. I naprawdę, kochani, może być tak, że będą z nas się śmiać, będą nas wytykać palcami i pokazywać, że jesteśmy oszołomami i głupkami. Ale my wierzymy Słowu Bożemu. I wierzymy głosom z nieba. I wierzymy Maryi, którą Bóg wysyła z ostatnim ostrzeżeniem. I chcemy się tym przejąć. Nie tylko dlatego, żeby uratować siebie, ale też uratować tych, którzy uwierzą nam,
Bo kogo mam posłać, mówi Bóg? Oto ja, poślij mnie. Pomimo drwin, pomimo wyśmiania, wykpienia, będziemy głosić, że jedyny ratunek, aby uratować te dusze, jedyny ratunek dla tego świata jest w niepokalanym sercu Matki Bożej. Ponieważ Bóg tak zarządził. Tam w niej będzie ratunek. Pamiętam taką sytuację, kiedy czytałem zapiski księdza Sopoćko, spowiednika siostry Faustyny i kierownika duchowego. I on opisuje to, że Faustyna była świadkiem sądu Józefa Piłsudskiego. Wiadomo, że to nie był człowiek święty, świetlany i tak dalej. Oczywiście bohater narodowy, ale człowiek mający wiele krwi na rękach, wiele zabójstw, wiele sytuacji, no morderstw po prostu, no bo nie liczył się z życiem ludzkim. Bardzo mroczne jest w sumie życie Piłsudskiego. Ale Faustyna opisuje, że kiedy stanął na sądzie, zapadł wyrok wieczne potępienie. I wtedy Faustyna opisuje, że w tym momencie stanęła przy Józefie Piłsudskim Matka Boża, zaczęła rozmawiać z ojcem, wstawiać się za Józefem i wyrok został zmieniony na ciężki czyściec. Maryja ma moc nad zmianą odwiecznych wyroków Bożych, nie? Ma moc złamać konsekwencje grzechów naszych, nie? Choćby wszystko już było przegrane po ludzku, kiedy wchodzi do akcji Maryja, ojciec zmienia plany, zmienia swoje wyroki, zmienia swoje decyzje. Dlaczego Maryja? Myślę, że to też biografowie Piłsudskiego mogą nam podpowiadać bardzo ciekawy fakt. Mianowicie, on miał bardzo wierzącą mamę, która się cały czas za niego modliła, o jego nawrócenie. Co więcej, wszyła mu w mundur, o czym on nie wiedział, medalik Matki Bożej. I on, nie wiedząc o tym, chodził z tym medalikiem Matki Bożej w mundurze, nieustannie omadlany przez swoją mamę. I myślę, że ten fakt zadecydował o tym właśnie, że Matka Boża wstawiła się za Józefem i pewnie Józefa zobaczymy w niebie, głoszącego wielkie dzieła Boże przez ręce i wstawiennictwo Matki Bożej. Wiecie dobrze, znacie siostrę Łucję, tą wizjonerkę z Fatimy. Ona całe swoje życie poświęciła dla jednego celu, w sumie dla dwóch celów. Poświęciła całe swoje życie za papieża. Można nawet trzeba powiedzieć szczególnie za papieży XX wieku. Za papieży, którzy przygotowywali świat na wypełnienie się tajemnic fatimskich. Ale też poświęciła całe swoje życie, pełne modlitwy, cierpienia, umartwienia i ukrycia za klauzurą w zakonie karmelitańskim. Jak to mówi, za nowe pokolenie, pokolenie niewiasty, które narodzi się z Ducha Świętego i które będzie przeznaczone w czasach ostatecznych do triumfu niepokalanego serca Maryi i zmiażdżenia ostatecznego szatana. O tym pokoleniu mówi wizjoner święty Ludwik Lion de Montfort, nazywając to pokolenie apostołami czasów ostatecznych. I to pokolenie będzie charakteryzować się kilkoma bardzo ciekawymi cechami. Pierwszą z nich będzie niezwykła miłość i nabożeństwo do Matki Bożej. Drugie, posługiwanie w pełni mocy Ducha Świętego. Trzecie, będą lekceważeni przez wszystkich wielkich tego świata. Czwarta cecha, bardzo ciekawa, będą świadkami najświetniejszych zwycięstw Jezusa w czasach ostatecznych. To właśnie oni. Będą świadkami najświetniejszych zwycięstw Jezusa w czasach ostatecznych. I przygotują przyjście Jezusa, Króla Wszechświata. Zdumiewające jest to. Wiecie, możemy używać różnych argumentów. Najważniejsza jest Biblia. Ja wierzę w Słowo Boże, w Pismo Święte, nie w objawienia. Ale kochani moi, kiedy Bóg wysyła swoją Matkę, to wysyła ją dla całego Kościoła. Bardzo niefortunna jest i wiele egzegetów i teologów dzisiaj już otwarcie o tym mówi.
nazwa tak zwanych objawień prywatnych, bo to nie są objawienia prywatne. To są objawienia, które są skierowane do każdego człowieka na tej planecie. Po to, aby się przejął i nawrócił. Siostra Lucja powiedziała kiedyś tak. Najświętsza Panna jest bardzo smutna, ponieważ nikt nie przywiązuje wagi do jej orędzia. Ani dobrzy, ani źli ludzie. Dobrzy idą dalej swoją drogą, nie przywiązując wagi do orędzia. I Maria była bardzo smutna. Siostra Lucja mówi też coś bardzo ważnego. Żeby nie koncentrować się na karach, nie koncentrować się na kataklizmach, nie koncentrować się na tym wszystkim, co zagraża tej planecie. W kontekście wizualnym, materialnym, wydarzeń i zjawisk. Ona mówi o czymś o wiele głębszym. Mówi tak. Moja misja nie polega na zapowiadaniu światu różnych kar, które zapewne nadejdą, jeśli świat nie będzie się modlił, a nie pokutował. Moja misja to zapowiadanie wszystkim najbardziej zagrażającego niebezpieczeństwa, którym jest utrata na zawsze naszych dusz, jeśli z uporem będziemy trwać w grzechu. Moc Maryjna nad szatanem rozbuśnie przede wszystkim w czasach ostatecznych, kiedy w szczególny sposób szatan będzie atakował jej piętę, czyli jej wierne dzieci, które ona przygotowuje do walki z nim. W oczach świata będą oni prześladowani, mali i poniżeni, jak pięta w stosunku do całego ciała. Ale w zamian za to otrzymają niezwykłe bogactwo łaski Bożej, które im Maryja rozdawać będzie z wielką obfitością. Będą wielcy w oczach Boga, wyniesieni ponad wszystkie stworzenia i piętą swej pokory razem z Maryją zmiażdżą szatana i staną się sprawcami wielkiego triumfu Chrystusa Króla. To tyle święty Ludwik Gnion de Montfort. Widzicie więc, kochani, że żyjemy w czasach, które, jestem o tym przekonany, są czasami formowania się pokolenia zrodzonego z niewiasty w mocy Ducha Świętego kształtowane po to, aby zmiażdżyć szatana, aby przyczynić się w niesamowity sposób do triumfu niepokalanego serca Maryi na całym świecie. Ciekawe jest to, że ci święci nie będą świętymi, o których być może czytamy w biografiach na przestrzeni wielu, wielu pokoleń. To będą święci, którzy będą charakteryzować się duchowością dzieciństwa Bożego ukryci w Maryi. Praktycznie, można powiedzieć, niewidzialni nawet dla szatana. W tym kontekście i przykładzie, o którym mówiłem na początku, chociażby z tego egzorcyzmu. Że szatan nie będzie widział tych świętych, którzy są ukryci w Maryi. Po prostu nie będzie mógł im nic zrobić, ponieważ oni są całkowicie w niej i są chronieni przez nią. Alicja Lęczewska, jedna z najbardziej niezwykłych mistyczek, obecnie coraz bardziej popularyzowana przez szczególnie Dziennik Duchowy, wydany przed kilkoma tygodniami, ona mówiła coś bardzo ciekawego. Otóż Jezus przekazał jej, że dzisiejsze pokolenie nie jest w stanie kultywować szkół duchowości, metod duchowości, jednoczenia się z Bogiem, jakie były na przestrzeni wielu, wielu pokoleń. Cała asceza, umartwianie, doskonalenie duszy, ciała, wszystkie te metody dotyczące mistycznego jednoczenia się z Bogiem za pomocą bardzo wyrafinowanych metod też pokutnych dla dzisiejszego pokolenia są po prostu niemożliwe wręcz do naśladowania. Jezus mówi, że to pokolenie jest tak poranione, to pokolenie jest tak słabe, że nie są w stanie naśladować wielkich świętych z poprzednich epok. Dlatego dla nich jest przygotowana duchowość dzieciństwa Bożego ukrytego w Maryi. Nie tylko samego dzieciństwa Bożego, ale dzieciństwa Bożego ukrytego w Maryi.
To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ wielu z nas może powiedzieć, ale czy ja mogę być wybrany na tak wielkiego świętego, który ma się przyczynić do triumfu niepokalanego serca Matki Bożej? Do zniszczenia szatana i jego potęgi na ziemi? Kim jestem? Właśnie jesteś najbardziej predysponowany do tego, aby być takim świętym czasów ostatecznych, ponieważ jesteś tak słaby i tak bardzo poraniony, że Ty w Maryi, przez nią i w niej, tylko tak, a nie inaczej, możesz dokonywać rzeczy nieprawdopodobnych. Będziesz niewidoczny. To ona przez Ciebie będzie wszystko działać. To ona będzie patrzeć przez Twoje oczy. Będzie mówiła przez Twoje usta. Będzie posługiwała się Twoim ciałem. Będzie promieniowała przez Ciebie. I zobaczysz, że będziesz miał nieprawdopodobną moc Ducha Świętego do zdobywania serc ludzi, do których ona Cię pośle. Święty Maksymilian Kolbe powiedział kiedyś taką bardzo ciekawą rzecz, że kapłan, który nie ma szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej, będzie łowił ludzi na wędkę. Ale ten, kto ma szczególną miłość do Matki Bożej i nabożeństwo do niej, będzie łowił dosłownie sieciami ludzi. I rzeczywiście tak będzie, że w czasach ostatecznych kapłani, którzy będą mieli szczególną relację do Maryi i będą robili wszystko z nią, w niej, przez nią, będą charakteryzowali się niesamowitą skutecznością w zdobywaniu dusz. Pamiętam potem, gdzieś kilka miesięcy później, kiedy też uczestniczyłem w objawieniu Marii, jednej z widzących, to w trakcie objawienia zaczęła płakać. I po objawieniu pytamy, dlaczego płakałaś? Ona powiedziała, dlatego, że nie umiem wam przekazać, jak bardzo kocha was Maryja. Gdybyście wiedzieli, jak ona bardzo was kocha, płakalibyście i tańczylibyście z radości. Gdybyście wiedzieli, jak ona was kocha. I to jest chyba to, co najbardziej powala tych widzących. Nieprawdopodobna miłość, szczególnie zachwyceni są całą jej osobowością, jej sylwetką, jej oczami. Mówię, gdybyś zobaczył jej oczy, jest nie do opisania. You do nothing more in this life. Remember the moment he first looked upon you. Your soul rejoiced, for salvation was upon you. Darkness was lifted, and you saw the great light. Remember that moment, and everything you do will glorify the Lord. Peace be with you. Do not be sad for me. Like him, I will never leave you.
will be with you until the end of days. Remember when we took our walks in the hills in the early light of dawn? We spoke of such wonderful things. Oh, how I long to take those walks with you once more. You were formed in me, a light in the darkness. Our hearts beat as one together, never separated, even in death. My own soul has rejoiced, has been saddened, been crushed, bruised, bloodied, killed, and resurrected.